No hej, witajcie, moi śliskie arcymisie. Witam was w kolejnym odcinku Command Modern Air Naval Operations. Albo Cymyano, czyli Modern... Nie, dobrze mówię, Air Naval Operations. Boże, o Boże, ale mnie bierze. Jesteśmy, cofamy się de facto do 20 stycznia 1991 roku. Do operacji w Zatoce Perskiej, zwanej Pustynna Burza, Desert Storm, tak jest. Tak jest, jak to mówi Mariusz Mix Kolonko, czy jakby tam, co nie, wiecie. I będziemy wcielać się tutaj w lotnictwo US Navy. Prowadzić uderzenie na irackie cele, na ich bazy, zarówno bazy, które tutaj mamy, airbases, tak? Jak i wszelkie różnego rodzaju wyrzutnie SAM-ów. Ale to, co najbardziej nas interesuje, oczywiście bazy rozmieszczone wokół tych lotnisk. Chcemy je zniszczyć, zanim Irakijczycy będą w stanie poderwać jakiekolwiek środki obronne. Jak widać, jesteśmy ograniczeni w swojej operacji. Tutejsze siły, czyli grupa Battlefleet Zulu, która jest złożona z USS Midway, Rangera i Theodora Roosevelta, jak widzicie, nie jest dla nas operacyjna, aczkolwiek założenie tego scenariusza jest, że ona bierze sobie tutaj udział w tej operacji nad wschodnią częścią Iraku. No i tutaj, prawda, tereny Kuwejtu i tak dalej. My zaś będziemy dowodzić Battlefleet Yankee, gdzie w nasz skład lotniskowców wchodzi USS Saratoga, America i John Fitzgerald Kennedy. Jesteśmy potężnie uzbrojeni. Mamy do dyspozycji całą masę F-15 Eagle, które będą dokonywać takiego głównego, powiedzmy takiej głównej, no, głównego patrolu przeciwko naszym przeciwnikom, którzy, jak widać, mają dość duży zasięg radarów, ale my postaramy się te radary unieszkodliwić, także ich baterie SAM-ów, które tutaj są określone przez te czerwone kółeczka, no, są dość biedne. Więc jeżeli unieszkodliwimy ich główne radary, miejmy nadzieję, że stracą wzgląd i będziemy mogli posłać nasze siły, a mamy ich tutaj dużo. Tutaj mamy tak sentry, które są do patrolu powietrznego oraz tankowce. Ponieważ w tym scenariuszu też użyczę nam troszeczkę zasobów US Air Force, którego to sojusznicze siły stacjonują właśnie w Arabii Saudyjskiej, tutaj chyba coś w Katarze, w Bahrajnie na pewno. Co tutaj w Bahrajnie mamy? Fantomy z pociskami kierowanymi, pociski Maverick, Recon, czyli będą dokonywać zwiadów, sam raz. Tutaj mamy już 16 samolotów Tornado, pięknie. To są nasze sojusznicze jednostki brytyjskie, zapewne. To jest bardzo fajne, tak? Tutaj mamy Tornado uzbrojone w bomby JP-233. To nie to, że jebać policję na 230%, chociaż może tak to brzmieć u nas w naszym pięknym kraju. Chodzi o to, że to są takie małe, bardzo fajne, znaczy takie bomby, które wystrzeliwują masę pocisków, takich kasetonowych, powiedzmy, znaczy w takim kasetonie mamy mnóstwo takich bombek, które kierują się nad lotnisko, wgryzają w beton i go detonują, tak? Bardzo skuteczne do rozwalania właśnie pasów startowych. Co tutaj mamy dalej? Tu już chyba pokazywałem. F-15, więcej F-15, uzbrojonych w Sparrowy, więc to jeszcze nie są te sławetne AIM-120, ale tak czy inaczej zasięg z nich będzie całkiem niezły. Zobaczmy sobie. Range 2 do 55 mil morskich, więc i tak panie, sine windery, one są krótki zasięg,
No ale kiedy ktoś nam podejdzie na 10 mil morskich, to może dostać solidnie w dupę. Tak właśnie. I tak zamierzam też się tego planu trzymać. Ja mam 33 samoloty, żeby je podeskortować. O, F-16. Które w tym wypadku uzbrojone są, nasze Falcony, w bomby kierowane laserowo. LDGP, Laser Designated Guided Bomb. Czy nie, Low Drag General Purpose Bomb. A, kurde, to mi się pomyliło. To które było Laser Designated? Ale nie, to lepiej, to wiadomo, w czym będę tym nawalał. Natomiast często te skróty są bardzo do siebie podobne. AGM to jest Advanced Guided Missile. I one często są właśnie, tak jak mówiłem, bardzo często naprowadzane, czy to laserowo, telewizyjnie, radarowo, czy jak tam chcemy. Więc, o, Aardwarki. Magnifik. Wspaniała maszyna. Coeur de Belemol, proszę. Pave way. O, LGB. Nie mylić z LGBT, tak? Ale tutaj mamy Laser Guided Bomb, o tym mówiłem. Więc wystarczy gdzieś D dodać w środku, już się robi low drag, tak? LDGB, General Purpose Bomb, czy tak dalej. A LGB to jest Laser Guided Bomb. Pogubić się można. Ale dobrze, to muszę pamiętać o aardwarkach, żeby one robiły nam taki piękny. I tutaj mamy pody, które będą nam pomagać w nawigacji. Ok, cruciform wing weapon is underpowered glide bomb. Precision bombing against harder targets. Ich będziemy używać w atakowaniu bunkrów w takim razie. W skrócie opowiadam wam, co mamy tutaj dostępnego. A, jeszcze tam jakieś samoloty, których od razu nie zczaiłem. Raven. Ale to też jest jakiś podrodzaj aardwarka, jak widzę. Jammery. Okej, okay, jammer. Broadband noise and deception jamming pod. Czyli oni będą robić te warki za naszą... Znaczy, mówię aardwarki, tak? A z przyzwyczajenia, bo to jest ten sam rodzaj samolotu. Aardwark to jest już konkretnie ten szturmowy, atakujący cele naziemne. Więcej tankerów. Jeszcze więcej tankerów. Taka ciekawostka. Będziemy musieli dobierać jednostki, co jest ważne w komandzie i w ogóle w obecnych operacjach powietrznych. Zwracać uwagę na to, w jaki sposób przeprowadza się tankowanie. Widzicie ten pałąk? To jest center line boom. Center line boom, czyli taki drąg centryczny. Chodzi o to, że są dwie filozofie tankowania w powietrzu. Jedna to przez takie elastyczne szlauchy z koszami, które wypuszczają się po obu stronach samolotu, a drugi to jest taki pałąk wypuszczany z dupy, za przeproszeniem, tankowca, który osadza się w takim sokecie w samolocie i tym kieruje przede wszystkim koleś na pokładzie tankowca. Dlaczego takie rozwiązanie lubi US Air Force, a nie US Navy? Po pierwsze, naraz może tankować tylko jeden samolot, ale za tym pośrednictwem, takim rozwiązaniem, wtłaczane jest paliwo pod ciśnieniem i tankowanie zachodzi bardzo, bardzo szybko. Tankowany może być jeden samolot, ale tak jak mówię, robi się to błyskawicznie. Podczas gdy na tych szlauchach mogą być dwa samoloty, ale tankowany powoli. Oczywiście cały system w samym samolocie, który musi być zaangażowany, te pompy i tak dalej do dystrybucji, przyjmowania tego typu paliwa, wymaga więcej miejsca. Więc nie można go pakować na samoloty marynarki wojennej, gdyż no, powoduje niepotrzebne obciążenie i no... A tam ważne jest, żeby samoloty były jak najlżejsze, bo jest ograniczony, prawda, runway na przylądowaniu. No i trzeba ciąć koszta tam, gdzie to możliwe. Więc trzeba o tym pamiętać, tak? Stratotankery, świetne maszyny, aczkolwiek jeżeli byśmy chcieli tankować tam na przykład F-18, to będzie problem, chyba że mamy to, co tutaj widzicie. Drogi to są te...
Te takie... Może, nie wiem, czy byłbym w stanie tutaj gdzieś coś uchwycić, gdyby się dało. No ale to są te takie, jak pewnie widzieliście wielokrotnie, takie szlauchy dędające, które sobie latają. Proszę bardzo, ile mamy samolotów? O jest. Intrudery. Pięknie. 22 Hornety. Tutaj uzbrojone, uwaga, przede wszystkim ofensywnie w bomby. Seekingów używać w zasadzie nie będziemy, no bo po co? Nic nas tutaj nie będzie atakować, ale to są moje dziecinki, Tomcaty. Tomcaty. Uzbrojone w... No nie wierzę. Sparrowy i Sidewindery. W Sparrowy i Sidewindery. Dają mi Tomcata bez rakiety Phoenix. No przecież to jak dziecku odebrać cukierki. Jak tak można robić? Co za głupie zbóje. No nie. Okej, okay, Prowlery robią nam, będą nam robić ECM pody, no tak, więc będą zagłuszać. I mam AGM Harmy. Coś, co bardzo mnie zawiodło we Fleet Commandzie, ale Fleet Command jest grą z 99 roku i jest bardzo derbski. powiedzmy sobie szczerze. Więc tak. Tych panów też użyjemy do takich, powiedzmy, ataków Harm Anti-Radiation Missile. Więc on się będzie naprowadzać na pro... Co? Mie? Nio? Wa? Nie, tak właśnie. Na promieniowanie radarowe i Harmów będziemy używać. Jak sobie popatrzymy jeszcze raz na zasięg. Anti-Surface i Anti-Land. 70 mil morskich. Mam nadzieję, że taki nalot każdy ma tylko po jednym. Oh, snap. Coś da, ale spoko. Mamy jeszcze tutaj intrudery. O, te intrudery mają te... one są przekonwertowane, jeśli mnie pamięć nie myli, na tankowce. Drog, birdcage, tak. Hokaje będą nam robić rozpoznanie. Wikingów nie mamy w zasadzie. No to są w maintenance, tak? Corsery też coś tam mogą zrzucić. Navigation pod Load attitude night attack in navigation pod designed to improve night attack capabilities. Więc może ich zachowajmy, bo mamy 24 godziny na to wszystko, na całą operację. Więc te jednostki zachowamy sobie, mniemam, jak słońce mocno zajdzie, albo zrobimy nimi najpierw naloty, a potem o poranku, jak już się rozjaśni, będzie ładnie, słoneczko wstanie, będzie jedno wielkie ból gdzie nie gdzie. Znowu Seekingi. No Tomcaty, no proszę, no please, no dajcie mi z jakimś nie. Nie, nie, no po prostu nie. Co za dziady. Tak, bo teraz przeglądamy każdy. O tak, są z Phoenixami. Po dwa Phoenixy, no nigga please, really? Really? Are you fucking kidding me? Po dwa Phoenixy. Dajecie mi Tomcaty, którym żeście wpakowali cholerne sparoły i tylko dwa Phoenixy? Żadną zwrotu, chociaż no tak na dobrą sprawę, tak jak spojrzeć na statystyki, że jeden Phoenix kosztował milion dolców. No to taka jebitna operacja. Jak się z tego wytłumaczyć? Strąciliśmy w zasadzie tak jakby lecieć i ciepnąć, prawda, teczką z milionem kabony przeciwnika. O, to jest ciekawe, zrobić taką rakietę, która podlatuje przeciwnikowi do chwytu w powietrze, jak jest myśliwiec, i otwiera taką teczkę z pieniędzmi i tam wysyrywa milion dolców w papierkach i zabija w ten sposób przeciwnika. To by było tak amerykańskie, że fuck yeah. Corsery kolejne. Prowler, Hawkeye.
F-18. Czy jest jakiś Hornet? Fliry. To jest ten pod, który... Tak, Thermal Navigation i tak dalej. Okej. Czy jest jakiś... O, tą kartę, błagam. No dajcie mi. Nie. No nie. No nie. Mikap. O, żeście nazwali. Jakbym się nie miał domyślić, do czego to będzie. Da. God damn it. No dobra. Więc ja tutaj zrobię przerwę. I dopiero jak zaplanuję całą operację, to się z wami z powrotem zobaczę i mówimy, co do czego dołącza, kto będzie gdzie działał i tak dalej. A no tak jak mówię, zobaczymy się wkrótce. A wy w tym czasie posłuchajcie tego zajebistego wstępu historycznej operacji. Tak właśnie. Rozkazy dla dowódcy sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. Sytuacja. Walki nad terytoriami Kuwejtu oraz Iraku trwają. Na przestrzeni najbliższego dnia kluczowym będzie zniszczenie baz powietrznych oraz infrastruktury w zachodnim Iraku. Wrogie siły. Choć wierzymy, że zintegrowany system obrony powietrznej Iraku został zniszczony, pewne jego komponenty nadal funkcjonują. W ich skład wchodzi wiele stacji radarowych wczesnego ostrzegania, stateczne wyrzutnie rakiet ziemia-powietrze oraz mobilne systemy, w tym SA-6, SA-8, z czego wyrzutnie Roland prezentują największe zagrożenie. Choć większość sił irackich została uziemiona, możemy się spodziewać obecności MiG-21, 25, 29, F-7 oraz F-1 Mirage. Siły koalicyjne. Tabuk, baza sił powietrznych imienia króla Faisala, 36 F-15C Eagle. Jeddah, port lotniczy imienia króla Abdullah Aziza, 12 KC-135S Stratotanker, 8 KC-10 Extender. Taif, baza sił powietrznych imienia króla Fauda, 6 EF-111 Raven oraz 36 F-111F Aardvark. Baza sił powietrznych w Riyadh, 6 KC-135E Stratotanker, 3 E-3B Sentry, 3 E-3A Sentry, 2 EC-130H Compass Co. 2 E-8A Joint Star. Al-Qajar, baza sił powietrznych imienia księcia Sultana, 18 F-15C Eagle. Baza sił powietrznych Daran, 16 Tornado, 8 Tornado GR-1A. Baza sił powietrznych Sheikh Isa, 24 F-4G Phantom 2 oraz 6 RF-4C Phantom 2. Baza sił powietrznych Al-Hafra, 36 F-16C, 12 KC-135 Stratotanker. Cele misji. Zniszczyć wyznaczone cele w ciągu 24 godzin przy możliwie minimalnych stratach. Cele operacji Al-Takadum, zakłady produkcji chemicznej C-7, 23 średnie struktury. Baza lotnicza H-2, utwardzone schrony, składy i utwardzone bunkry z amunicją. Baza lotnicza H-3, utwardzone schrony, składy i utwardzone bunkry z amunicją. Sposób wykonania według woli dowódcy operacji. Dowodzenie i sygnały. Centrum dowodzenia, baza sił powietrznych w Riyadh. Sygnały M-Constant-C. Dowolne emisje. Zasady zaangażowania. Wasze siły powinny operować tylko nad południowo-zachodnim Irakiem, nad terytoriami Kuwejtu, wschodniego, północnego Iraku, w tym Bagdadu, ustanowioną strefę zakazu nawigacji. Oh, hi! Witajcie z powrotem, dziewczęta. Nie ma to jak rozkoszać się wieczorem, pijąc sobie piwo ciemne i zjadając snaki serowe. Takie właśnie życie kolorowe prowadzę sobie teraz, wracając do komanda, kiedy już wszystko zaplanowałem. Mam nadzieję, że dobrze. Zanim przystąpimy do działania, wytłumaczę wam, co teraz widzicie na ekranie. Otóż, ponieważ w tym scenariuszu US Navy jest tam tylko sojusznicze, a my dowodzimy US Air Force, czyli tymi lotniskami i tak dalej. Jak sobie pewnie sprawdzicie, to one są bardzo daleko od siebie. Na przykład ta baza jest od tej 533 mile morskie. No po prostu dalej już nie można było być, tak? Więc mamy kawał drogi. A to znaczy bardzo dużo międzytankowań. Tutaj jak widzicie, porobiłem sobie misję
tankownicze, tankujące, tak właśnie. Najgorzej będzie z tym lotniskiem, gdyż on do pierwszego miejsca tankującego mniej więcej, no, tak średnio 500 mil morskich, więc będzie kawał. Tutaj mamy dwie strefy patrolu bojowego. Combat Air Patrol, w którego to skład będą wchodzić nasze samoloty F-15C. Uzbrojone niestety w bardzo kijowe rakiety, znaczy dobre jak na swoje czasy i tak dalej, ale to nie są Abramy. To są AIM-7 Sparrow. Więc troszeczkę, że tak powiem, co mówię, oczywiście tańsze, można je masowo produkować i przeciwko wielu irackim samolotom świetnie się sprawują. Ale też, prawda, trzeba wziąć pod uwagę, że troszeczkę, tak powiem, są wała, no. I po prostu lecą sobie panie w kulki. I tak, będziemy dokonywać uderzeń. Uderzeń, którymi ja będę dowodził, uwaga, osobiście. Nie inaczej. Osobiście będę dowodził, używając jednostek, prawda, według mojego widzimisię. Najpierw będziemy dokonywać uderzenia harmami, czyli tymi rakietami kierowanymi na promieniowanie, na te oto stanowiska SAM-ów i baterie radarów. Mamy do zniszczenia... Może tak, gdzie to jest? Proszę. Mamy do zniszczenia cele, w tym H2, i H3 w portach lotniczych. Ja już sobie rozpisałem wszystkie misje na to, kiedy mają się zaczynać, kiedy mają... a kiedy się mają kończyć, to raczej nie. Będę je zaktywował manualnie. Ale... gdzie tutaj mamy Landstrike H2-3? Tak to jest. Tutaj mamy wyznaczone cele, które powinniśmy... co? Zepsuć. No właśnie. I... spośród tych celów, proszę ciebie, moje słodkie arcymisie, dodajmy więcej, zobaczmy, czy jeszcze coś się pojawiło. Nie. Te cele oznaczone dla nas kryptonimem Target, tak jest, dobrze widzicie, są najbardziej, co? Kluczowe i punktowane. Gdyż bez tego, nawet jeżeli dużo poniszczymy, i tak nie mamy punktów, tak? Żeby pozytywnie rozsądzić, dać kurde bele mol normalnie scenariusz. No więc postanowiłem się, że sprecyzuję to w ten oto sposób. I tak, to będą dwa naloty, znaczy jeden wielki nalot de facto na te dwa lotniska, kiedy tylko rozbroimy ich, prawda, urządzenia obrony, a potem będzie nalot na tą lokację, czyli nie, to jest SEAD, a Landstrike jest czy może nie zrobiłem ale w każdym razie to jest Takadum. Boże, jaka zajebista nazwa, Takadum. To jest takie miejsce, gdzie mamy warsztat, znaczy no pracownię, fabrykę, gdzie produkują bomby chemiczne, tak? No i w ogóle chemical warfare, wszelkiego rodzaju, tak zwane. I we związku z tym ja sobie będę tutaj naloty robił, ponieważ to są duże budynki, no medium, no ale duże. Niespecjalnie wzmocnione, do tego zaangażuję nasze siły. Tylko gdzie one kurde belemol są? Tu? Te falcony, tak. Z te low drag coś tam bomb, tak? Mhm, to są te. 6 bomb ma każdy. Jebitne. Robią niesamowite uszkodzenia. Bardzo mi się podoba. Struktury hard i soft.
świetnie się do tego, co nadają. Właśnie. I właśnie tymi, że tak powiem, dokonamy nalodu na Takadum. Takadum, kurde, belemol, ale nazwa, to jak po prostu coś z Mordoru by pochodziło. Podoba mi się. Muszę to gdzieś użyć w jakimś opowiadaniu, być może. No więc tak, dokonamy tutaj pierwszego nalotu, więc mam tutaj takie dwie misje tankujące, powiedzmy. Wyszczelimy w naszym kierunku, w tym kierunku, najpierw tankowce, które sobie wszędzie tutaj będą latać i w ogóle robić to, co do nich należy, a potem dopiero, no bo przecież, oddamy w ręce naszych pilotów, kiedy już, prawda, tankowce będą mniej więcej no tutaj, żeby te się zerwały i podleciały sobie, powiedzmy, zatankowały tutaj w okolicy. Potem będą miały jeszcze jedno tankowanie, bo to nie jest tak prosto, tak? Między, powiedzmy, tym sam sitem, a no to jest 261 mil morskich, więc nawet jak skrócimy, no około, okej, między tym rejonem a tym rejonem jest około 200 mil morskich, tak? Więc one sobie podlecą tutaj do kolejnego uderzenia. Spokojnie mnie, mam nadzieję, zatankują. I zniszczymy nimi tak gradualnie, powiedzmy, te baterie, radary. Tutaj mamy jeszcze bardzo ważny radar, tak jest, który będzie nakierowywał przeciwników. Te małe takie same, jak te SA-3B, to możemy sobie tam pierdzielić, tak? Ale SA-2, guideliny, to musimy się ich pozbyć, bo one stanowią zagrożenie dla naszych statecznie lecących po równej trajektorii samolotów. Dlaczego o tym mówię? Będziemy mieli tutaj jeszcze dookoła duże jakieś wsparcie, jak nam powiedzieli, artylerii przeciwlotniczej i tak dalej, siłki i inne pierdoły. Ale one naprawdę nie stanowią dla nas takiego zagrożenia, no chyba, że im się naprawdę w rzutach poszczęści. Poza tym jest noc, tak? Bo mamy czas Zulu, to jest tak 19.30, ale czas Zulu to jest czas Greenwich Mean Time. Więc on jest używany operacyjnie, a czas faktyczny relacji dzień-noc to jest 22.30, więc jest po zmroku. Zanim w ogóle się to cały ambaras zacznie, to już będzie, panie, środek nocy. I my powinniśmy to wykorzystać de facto, bo łatwiej będzie nam rozpieprzyć wszystko, kiedy oni będą, prawda, w ogóle nie będą widzieć nas. A my mamy dużo jakichś tam AR-ów kierowanych i tak dalej, rakiet, prawda, Mavericków i tym podobnych, którymi będziemy mogli naprawdę siać spustoszenie. Szczególnie na te cele jakieś utwardzone i tym podobne. Natomiast najbardziej się boję tego nalotu na właśnie Takadum, bo tu jest bardzo dużo obsady przeciwpowietrznej. Będziemy musieli tak, na pewno zniszczyć tego sama, te dwa same. Czy tego, nie wiem, jeżeli uda mi się prześlizgnąć tędy, to pół biedy. Ale tego sama też by się udało, znaczy przydało zbezcześcić, gdyż nasze jednostki by mogły tak zawracać, tak? I w ten sposób, no nie wiem, uzyskać jakąś taką pseudodominację. Ten sam, no właśnie, bo jeszcze byśmy mogli zrobić taki nalot, ale tu się, no w każdym razie będziemy próbowali zniszczyć tyle, ile się da, tak? Nie musimy niszczyć wszystkiego. Jak widzimy, te rejony są, no mają tyle, o ile tam, jeżeli chodzi o ochronę. Ważne, żebyśmy zniszczyli te radary Talking, które są takimi radarami kierującymi. No i wtedy będziemy w sumie bezpieczni, tak? Oczywiście tutaj się mogą różne rzeczy spawnować. Nie chciał się na to wjebać, cokolwiek to jest to.
No niestety ten radar będzie miał nadal. Nawet jeżeli my te wszystkie zniszczymy, tak? I tak będzie dalej koordynował, będzie miał wzgląd w to, co się dzieje u nich nad okręgiem tym wyborczym, tyle o ile. No i tutaj mamy jakieś takie śmieszne radary. Tak, guideline. Guideline jest, mam bardzo długi zasięg, jeżeli chodzi o ich radary. No ale dobra, no to przystąpimy do zaraz do wykonania zadania. Zobaczmy sobie. Możemy odpauzować i poczekać, aż wszystko się rozpęta. Ja oczywiście dałem odpowiednie sekwencje, jeśli chodzi o starty, więc niektóre misje zaczynają z opóźnieniem. O! Co wystartowało? Tankowiec Exxon. Okej. Okay. On sobie będzie lecieć bodaj tutaj. Z kawał drogi ma, naprawdę. I tutaj wystartował też tankowiec. Będzie leciał nad tą trasę. Tam, 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 tam. Przyspieszmy trochę czasu, no bo przecież tutaj też tankowce wystartowały. Okej. I cała kwestia będzie leżeć w tym, żebyśmy odpowiednio to w czasie, powiedzmy, skoordynowali, tak? No właśnie. Przewijamy do przodu. I jest! Wylatuje bardzo ważna jednostka. Zwiad wizualno-radarowy lądowy STARS, Joint STARS. To jest taka fajna maszyna, która na daleki dystans skanuje sobie glebę. Tak? I ona sobie patrzy, a co tu się tutaj kręci? I ona na przykład te wszystkie kontakty z Ziemi potrafi bardzo precyzyjnie oznaczyć. Jeżeli ktoś czytał lub słuchał, nie chwaląc się, Redstone Rising, polecam zresztą, to pewnie zajarzy. Co teraz wleciało? A tak, nasze Sentry będą robić nam piękny zwiad. Bardzo mnie to cieszy. Określać to, co się senuje nad przeciwnika polem do popisu. Jak widzicie, operacja będzie trwała 24 godziny, czy w sumie 24 godziny mamy na poradzenie sobie z tym całym gównem, więc mam nadzieję, że sobie de facto poradzimy z tym całym gównem. A tutaj te tornada latające w takich, prawda, śmicznych skrzydłach, to są tornada przeciwpowietrzne. Ma na sobie sidewindery. Okej. Okay. I Skyflash. Skyflashe to są rakiety o zasięgu 40 mil morskich. Brytyjskie bodaj. Jak się mają w porównaniu do F-15C? Za przeproszeniem, srak. Znaczy, no, dobre nie są specjalnie. Nie, że złe, tak? Ale, no... Okej, okay, nasz pan tutaj przejechał. Tankowiec jest coraz bliżej. Widzimy, że nasze jednostki sobie spokojnie lecą nad miejsce wyznaczone. Dlatego chciałem, żeby tankowce poleciały szybciej, gdyż one już będą miały dużą przewagę. Zapozujmy sobie i spróbujmy wystartować nasze samoloty. Jam, jam. Dobra. Będziemy je startować, powiedzmy, w skrzydłach po dwa. Albo nawet po trzy powinienem, ale nie, dobra, po dwa będę startował. Launch as a group. Launch as a group. I tak dalej, aż wszystkich nie wystartuje.
Oni będą sobie czekać tam po kilka minut, tak wiadomo. Tup, tup. I co wy tutaj mamy? Wy macie... A, bo wy jesteście do Land Strike'ów. Dobrze, bardzo dobrze. Więc ich zostawiamy sobie na razie w spokoju. A co oni mają? A nie, ECM. Tak, oni są jako wsparcie do naszych inszych sił. Ok. Launch as a group. Oh, fuck. I ci panowie... No będzie akurat grupka trzyosobowa. A co mi tam? Chociaż wiecie co? Wait a second. Wait a second. Abort launch. Dlaczego to robię? Zaraz wam pokażę. Chcę troszeczkę poczekać, jeżeli chodzi o czas. Ponieważ tak czy inaczej, o, tutaj mamy świetny przykład tego stratotankera, o którym mówiłem, to są drogi, tak? Tankowanie następuje z pewnym, powiedzmy, opóźnieniem i nie chcemy wszystkiego od razu dziabnąć. I jak mają fantomy? Fantomy mają... Oblizuję paluszki, gdy jadłem snaki serowe. Bardzo dobre, takie tanie, ale takie, uch, panie. Engine, boom refueling. Oh, fuck, czekaj, ale on ma boom? Ma chyba booma, tak? Centerline boom, tak, i drogi, to jest alternatywa. No to dobrze, dobrze. Bo jeżeli nie ma jednego albo drugiego, to się możemy natknąć na taką sytuację, że po prostu poślemy masę naszych dziadów przed siebie, a oni: panie, nie mamy jak zupki się napić, wracamy do domu. Foszek, pieszczoszek i cała operacja, że tak powiem, psu w oczko. Tak jest. No i to tam potrwa zaledwie sekundki, ale dobrze, żebyśmy pozwolili tym grupom. Troszkę gafy walnę właśnie, że pozwolę. Nic się tam nie stało, tak? No i mówię. Chcę, żeby oni startowali wszyscy w takich interwałach 5-minutowych, powiedzmy. Bo i tak sobie dolecą tam, gdzie mają dolecieć. Ale zaraz, okej. Jak daleko są nasze tankowce? Ten pan leci na misję tą, tanking. Tanker Support North. Oni lecą na tą misję. Kawał drogi mają, no ale co zrobić, no. Nie mamy jakich... może i mamy jak przebazować, ale tak czy inaczej to jest trochę bez sensu. Tak, według zasady 1/3, ponieważ taki używam, część naszych samolotów będzie czekała na ziemi. To jest bardzo legitne. Bardzo dziękuję. Panowie się proszę tutaj udać i będziecie dziadować. Będziecie pić zupkę z tego pana. Dziękuję bardzo. A jak? Nasz zwiad powietrzny już się przyczaja. Proszę, jakie mamy? 3 skrzydła po 2 F-15C. No więc całkiem ładnie. A ponieważ jest to Zatoka Perska, to... Boli mnie, że... No faktycznie nigdy nie użyli Amerykanie Feniksów bitewnie, tylko w testach i w zasadzie Irańczycy głównie zwojowali coś tymi samolotami. To jest smutne, naprawdę smutne. No, ale co... No co zrobisz? Nic nie zrobisz, tak? Lunch as a group. 2 minutki akurat. Niech se będzie. Wyprzedzam mojego dziada, czy nie? O! Dziękuję bardzo. Okej. Cała reszta jest mniej więcej tak oskryptowana, żeby sobie tam poleciała, zepsuła i w ogóle narobiła to, co powinna. Okej. Oni nadal są dość daleko. Będą mniej więcej tutaj.
Wiesz, dlaczego ja takich rozproszyłem? Może powinienem w ten sposób, o. Żeby ta misja zaczynała się tu. Od właśnie. A ciągnęła tak. Dobra, to tych panów też możemy w sumie poderwać. Landstrike. Aardvarki. Jezu, jakie to są piękne maszyny. Jakbym chciał tym polatać w jakimś DCS-ie, nawet sobie nie zdajecie sprawy. Okej. Okay. Warki są. Tail King. Proszę bardzo, launch as group. Je, zaraz, jaki było? Muszę to sprawdzić, żeby nie było. Stop. Landstrike, doktryna dla single aircraft for EC. Okay. Już widzę. Sekcja bojowa jest po 2. A ta sekcja... Okej, spoko. O, mamy jeszcze bardzo dużo tankowców. To dobrze. Tylko, że to są te drogowe, już typowo dedykowane, więc możemy być trochę w dupie. A warki jakie mają tankowanie? Tap, 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 tap. No cholera. Teraz nie wiem, gdzie to jest. Boom refueling. Więc tak, nie będą mogli korzystać z drogów. Trudno się mówi. No dobra. A właśnie, a co ja ustawiłem tym? Land Strike per se 4. 4 naraz. Okej. Okay. Czyli jako grupa. A coś mi mówi, że oni mogą zderpić przez to. Mam bardzo dobre rakiety. Znaczy no te bomby takie kierowane, tak? Cruciform Wing Weapons, Underpower Glide Bomb, Unpower Glide Bomb for Precision Bombing against Hardened Targets. No właśnie. No właśnie. Z 10 mil morskich mogą zaatakować. Czy ja chcę ich tak posłać? Zdajmy się na to, co plan mówi. Wzięmy ich jako grupę. A tych wystrzelamy pojedynczo. Pyk i pyk. A co mi tam? I kogo mam jeszcze przydzielonego do tego patrolu? W eskorcie. Fantomy, Tornado z Skyflashami. Tak, zupełnie inny kraniec państwa, że tak powiem. Prawie Bahrain. Landstrike. Okej. Okay. Niech będzie. Też ich zrywa. A co mi tam? I launch as a group, tak jest. To akurat będzie 2 samolotły. Tylko jeszcze... No właśnie. Jeszcze kogoś bym tutaj dodał, wiecie? Te nasze samoloty, które są załadowane tymi pięknymi bombkami anti-runway dispensery, tak? Powiedzmy, dodajmy je po 2. Jeden na jedno lotnisko, drugi na drugie. A co mi tam? I też ich dodamy do tej misji. To będzie Strike H2, H3. Tak jest. A co? Teraz mieć rękę na pulsie, to jest, kurde, największe wyzwanie, tak? O, coś żeśmy wykryli. Cel latający, bogi. Oh shit, tutaj aż, oh fuck. What? Okej, okay, Exxon, powinieneś spieprzać stąd.
Bardzo szybko żeś tu doleciał. Co to jest? Fishbed? MiG-27 Fishbed. Holy shit. Kolejny bogi. Bogis. No dobra. Chłopaki, lećcie robić to, co do was należy. Kolejny. No ładnie, zerwali nieźle dużo swojej osłony. Ja tego pana, czy mogę go mission assign. Kolejny bogi. Nieźle dużo wysłali przeciwko nam tym razem. Oh shit. Czy pan może spieprzać? Proszę bardzo. Proszę spieprzać i to czym prędzej. Serio. A wy panowie, proszę się zająć tym dziadem. No ładnie, dochodzi szybko do pierwszej konfrontacji. Co mnie generalnie cieszy, tak? Dużo samolotów wzniecili w powietrze. Sprawdźmy sobie, jaka to jest prędkość. Ale prędkość ich jest znacznie większa. Znaczy, jako MiG sam w sobie, tak? Zaiwania całkiem szybko. Tak, tak, kolejne raporty. Tutaj może być dużo też cywilnego ruchu. No to na pewno nie jest cywilny, to już wiem. Żaden cywilny nie zawija 900 węzłów, tak? Nie oszukujmy się, to może być cywil. 1200 Nyga, please, what? Wiemy, że to musi być wrogi samolot w takim razie. Następny? Wow. Dłużej ich rozpoznali, ale niektóre to mogą być tak zwane cienie, tak? Opa. Ten pan też jest wrogi. Proszę go tak oznaczyć. Dochodzi do konfrontacji. Proszę bardzo. Emocjonujące. Cóż za... Wspaniała maszyna. Tak jest. Strzelamy z parołami, które do, szczerze mówiąc, najlepszych rakiet nie należą. Jak na tamte czasy było ok, ale jeżeli oni mają tutaj F1 Mirage, to jesteśmy w dupie. Bo F1 Mirage jest. To nie jest ten najnowsze Mirage i tak dalej, 2000 i tym podobne. Wiem, Mirage to jest ten starszy typ, który został na eksport iracki. Ale, znaczy no, w tamten rejon generalnie. Ale są niezłe jak na bagiety. Mogą wyminąć nasze, zdecydowanie wymanewrować te nasze prawda F-15, Orły, Eagles, niekoniecznie. Dobra, już widzę, że mimo tego, że są na nich ślemy rakiety, to oni gówno robią. To jest dobry omen, zły omen, nie wiem. Okej, okay, to też jest wróg. Aż 900 węzłów. Żaden cywil, jak mówiłem, nie pogina 900 węzłów. Możemy ich oczywiście tagować ręcznie, nieręcznie, niezręcznie i w ogóle, ale jest to całkiem świetna podpowiedź, czego się można spodziewać, tak? No, panowie, zrobicie coś ze sobą, czy...
Czy generalnie uznajecie, że w życiu to różnie bywa i nie warto... O! Holy shit! Where is Rakieten? Co? Ke? Fighter, okej. Okay. A! Czyli coś żeśmy sklasyfikowali, jakiegoś bogiego. Bogi, yeah. Ale nie latają w skrzydłach, co mnie cieszy. MiG-21, kopia iracka. Okej. Okay. Tutaj się zaraz będzie działo wincy gówna. Zaraz do tego dojdziemy. O, uwaga, uwaga. Sparrow trafi, czy jak zwykle zrobi to, co zwykle sparrowy robią, czyli chybiają. O Boże. Większość strąceń amerykańska armia dokonała oczywiście w operacji irackiej rakietami. Hello, Sparrow. Ale proporcja, ile wystrzelono na jedno strącenie, jest taka, że staje się dość oczywiste, dlaczego musieli opracować AMRAM. Generalnie przypominało to tą scenę, kiedy jesteśmy w zoo i małpa zaczyna rzucać we wszystko, co jej się nie podoba, gównem. Tak mniej więcej wyglądała walka amerykańskich maszyn z irackimi maszynami. Z tym, że trzeba sobie przyjąć za... No, oczywiście, straciła refleks energetyczny. Da. Tylko trzeba przyjąć taką zasadę, że Amerykanie mają bardzo dużo małp i te małpy strasznie dużo srają. Oh, shit. O, wystrzeli w nas jakąś rakietę. Niech zgadnę, pewnie jakiegoś orła nam strącą. Eagle. Eagle spadnie, kurde belle, pan, patrz pan. Znam, że cię tak będzie, tak? To jest pewnie też jakiś ruski. Albo to są miraże, dlatego ich jeszcze nie zidentyfikowaliśmy. Fuck. I to jest pewnie... Znaczy, nie wiem, tak? Ale może to być ten Air Magic, tam R500 coś... Magic. Bardzo fajna francuska rakieta, która szuka ciepłego miejsca na dupce naszego samolotu. Jakkolwiek to nie brzmi. I jest w tym bardzo pieruńsko skuteczna. Jak to zresztą Francuzi w takich tematach, tak? No właśnie. A tutaj... Yes! What? Please, stop. MiG-25 Foxbat. Aha! To tłumaczy wiele. Foxbat nie jest takim cienkuszem jak MiG-21. Więc faktycznie mogli zrobić trochę zamieszania. Ale jeszcze tutaj zapauzuję. Niech sobie nasi radę tam jakoś dadzą. Brrr. Jak nasz piękny lot. Oh yeah. Oh snap. Wy tu jest... Jeszcze jest... Oh shit. Okej. Okay. Lećcie tutaj, bo widzicie... Tak to jest, człowiek się zagapi, a potem nie wie, co ze sobą zrobić. Co w życiu słychać w ogóle? Jak żyć, panie premierze? O, proszę bardzo. Te Raveny, poślijmy tutaj. Dajmy im prikaz, co by tankowało i to rychło. Grupa warków. O Jezu, warki. Aardvark. Tak jest, wspaniały samolot. Chciałbym jakiś konkretny... Jezu, jakby w ogóle aardvarki wyszły jako... Co tu mamy? To jest... A nie, no to te guided, okej. Okay. Gdyby te aardvarki jeszcze, słuchajcie, wyszły jako, tak jak mówię... Paveway, to w sumie też możemy z nich naraz zrobić. No ale zobaczymy. Najpierw jedno, potem drugie i się zobaczy. A z aardvarków jakbym dostał jakiś symulator. Oh shit. Jak DCS na przykład. Matko Świnto.
Ostrobramsko, która piwo pijesz jasne, wybaczam ci. Nie każdy jest perfekcyjny, ale no, Matce Boskiej też się zdarzyć może. No bo przecież. Zobaczmy, jak sobie poradzą z tym Fishbedem. O! Zorientował się skubaniec. Mniemam, że to, co tutaj my rozwalamy, to są ostatki ich ochrony przeciwpowodziowej, bo fabuła jest taka. O, tu jeszcze coś. O, Mirage. O, Mirage to jest to, o czym mówię. Mirage F1. Oh fuck. Oh fuck. Fuck, 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 fuck. Trzeba z tym zrobić porządek. To jest niedobre. Bardzo niedobre. Bardzo, bardzo niedobre to jest takie. Właśnie, kurwa. Widzisz pan, co nie? No, kurwa. Tak właśnie. I tak. Assign, refuel if possible, tanker mission, i to się nazywa. Fuck, co? What? No nie jestem już na misji tankującej. Wait a second. Kurde, chybiliśmy go. Fuck. Final percent hit, tak? Znaczy no, hit chance 62%, wyrzuciliśmy 76. Po prostu Warhammer w powietrzu. Oh you. Co ma być? No właśnie tak. A, przyspieszył. Aha. Zdradziłeś się, bo tak to nie wiedziałem, to mogłem myśleć, a może mnie tutaj w jakiegoś wała robi, a to nie. Tep, 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 tep. Dobra, ja muszę mieć rękę na pulsie. Więc teraz wracam na to lotnisko. Dziękuję. Jedźcie sobie na te wakacje w Swarzędzu, czy gdzie tam. Okej, kolejne nasze warki. Niech se będą. Mamy dużo samolotów, dużo czasu. Ale i tak chciałbym wykorzystać po prostu ten wieczór, tak? No jako, że jest ładny wieczór, a co mi tam? Śpieszy się komuś? No nie, no nie śpieszy się w ogóle. No. Proszę. Dziabniesz go w dupkę? Dziabnij go w dupkę, no. No, Sparrow. Sparrow został wystrzelony na dość krótkim zasięgu, więc oczywiście, że nie. Mig go oszukał. Zdołał go zmylić swoimi kartridżami czafu. No, po prostu strzelając tam. Są Sparrowy. Teraz rozumiecie, dlaczego Amerykanie opracowali Amramy. Na jednego zestrzelonego trzeba bodaj 4 czy więcej rakiet. To jest po prostu lame. No, zanim ten jeszcze po... O, panie, już to widzę, nie? Okej. Jak widzicie, zaznaczyłem sobie odpowiednie rejony, żeby tutaj potem nawigować i sobie nie przeszkadzać. Gdzie mój Stars leci? Leć! Leci Stars, leci, cieszą się dzieci. Oh yeah! Nigga! Nigga, please! Where is my money? Nigga! No? No róbcie coś! God damn it! Trudno się mówi. Strzelamy się z nimi. O, zmusiliśmy jednego do odwrotu. Tak jak już chciałem powiedzieć. O, no, no, na bliskim dystansie to na pewno sobie Sparrow da radę, bo ma dużo energii, tak? Ma jeszcze dużo rakieta, jako rakieta działa na paliwo stałe. Więc tyle, ile ma tego paliwa stałego, tyle ma mocy.
jeśli to paliwo się wyczerpie, no wiadomo, ona leci coraz wolniej, coraz wolniej, coraz wolniej, aż manewrujący ją samolot, znaczy przeciwko niej samolot, zmusza ją do ciągłego skrętu, przez co rakieta traci energię. Jeśli wytraci tej energii na tyle, że nie jest w stanie dalej manewrować, to gubi przeciwnika. Da. I to jest dokładnie to, co tutaj widzimy, tak? Sparoły mają taki straszliwy problem. No właśnie. No ale jakoś sobie tam dajemy radę, tylko ich bardzo dużo tracimy, no. I to jest jedna z rzeczy, która mi się strasznie nie podoba w tych sparołach, warchołach. Co to ma być? Master Jay. Jest! Kurde! Debelemol. Trafiliśmy i żeśmy go co zepsuli. W sumie w obecnych czasach jakkolwiek by nie trafić jakąkolwiek rakietą w taki mały wehikuł jak myśliwiec, to w sumie go psujemy na dzień dobry, tak? No bo jednak. Sky Flash. Dawaj, ziutek, dawaj. A dzisiaj oczywiście dalej opijam Porter Bałtycki. To jest, odkąd spróbowałem, mój ulubiony trunek. Nie przepadam z alkoholem ani za piwami. Jest! Jak jest? Bierz go! Azor? Pięknie. Fuck yeah! Okej. Skasujmy to gówno. Wracaj na swoje stanowisko, ziutek. Co ty miałeś robić? Assigned to mission. Tarkin mission solve. Tak jest. Nie się szlajasz gdzieś. Jakby nie wiadomo, co tutaj jakieś migi grasowały czy coś. Już nie grasują, widziałeś? Trzeba było tylko poczekać, aż któraś rakieta łaskawie trafi. No więc jesteśmy w końcu z armią amerykańską. Musieliśmy jej wystrzelić. Ale patrzcie. Nasze... Co to było? Sojusznicze Tornada z sił brytyjskich poradziły sobie z nimi od tak. A F-15... No też sobie zaczynam radzić całkiem nieźle. Ale i tak, szansa na trafienie 63%, jak sobie zapauzujemy, możemy sobie przeczytać pełen... bazowa szansa to jest 80, Foxbat, bla bla bla. Nominal Agility 3. Zmodyfikowane przez tam umiejętności pilota, regular 3, 2-4 aircraft weight, agility adjusted, bla bla bla, za jakieś tam prędkości, za te no, kąty, pod którym podchodzimy do ataku, jest tysiące zmiennych, tak? Uwaga! A co panowie sobie robią? A dlaczego pozwalałem temu panu sobie tutaj latać? A co to ma być? Co to ma być? Pytam się ja, Wacław Jarząbek. No właśnie. Nie wiesz nigdy. Ale ładnie. Proszę bardzo, lecimy na wycieczkę. Bierzemy misia w teczkę. A misio fiku... Znacie to? Znacie to? Czujecie się starzy? Już? Gdyby Radek pewnie jeszcze oglądał i nie sabotował swojego kanału, to pewnie by wiedział, bo Radek to był taki ziom. Radek nie ogląda. Umarł po prostu dla internetu, nie ma go. Tak właśnie. No, Radku, życzę powrotu do zdrowia i w ogóle nie wiem, co nam się dzieje. A zacząłeś się koszykówką znowu się interesować. To dobrze, bo ta klasyczna koszykówka jest zajebista. Znaczy tu te mecze z lat 90. Jest, jak to się oglądało. Ja tam Radkowi w komentarzach napisałem, że u mnie w szkole zawsze były dwie grupy fanboyów, tak? Byków i Lakersów. Ja byłem akurat u Lakersów, ponieważ dostałem magiczny przedmiot, który się nazywa czapka dwójka. Zaufajcie mi, nie było nic bardziej przekonującego do ślepej lojalności jakiemuś towarzystwu sportowemu, jak właśnie czapka dwójka. Jak miałeś czapkę, a jeszcze miała cztery paski, aż to co był szpan, póki się nie pojawił ktoś z pięcioma, bo wtedy wierzyliśmy, że im więcej masz pasków, to jest bardziej oryginalne. A nie było to, czy jest oryginalne, czy nie, tylko co jest bardziej oryginalne, tak?
To były różne gradacje oryginalności, to się mierzyło po paskach na czapce i spodniach także potem, jak były Adidasy, nie? No. No za bzdura. Ale tak było. Zastanawiam się, czym teraz młodzież mierzy swój poziom oryginalności. Amerykańskie nastolatki mierzą tym, jak bardzo seledynowym gównem nasmarowały swoje włosy, jak widać. I ile feministycznych pamfletów napisały na Tumblerze, na swoim blogasku. A my, w sumie w No Life imię troszeczkę przy komputerze, więc jest dobrze. Bawimy się w Armchair Generala. Ale tak, mówię o porterze bałtyckim, skoro tutaj raczymy się tym fascynującym, no po prostu rozgrywką trzymającą nerwy na postronkach, no patrzcie, takie M leci, nie? I jak ono doleci do tego gościa, po prostu... Co tam StarCraft? Po co StarCraft? Tam się rzeczy dzieją, no to jest chaos w ogóle, a to jest piękna koordynacja. Piękna, cudna koordynacja. Po prostu tak jakby miało być. A nie jest. Nie? Czy coś takiego? Ja nie wiem. No. Dobra. Tych panów będę musiał użyć na zniszczenie tej oto obrony. Ponieważ nasze samolotły OT, które będą zrzucać bardzo ważne bombki, sobie takie kierowane, nie? To sobie wyrzucą i mam nadzieję, że przez kilka godzin przeładują. Oh yeah! Oh, fuck yeah! Dobrze. Tak jest, ale mamy przeciwko sobie, uwaga, potęgę. Dwa miraże, które mają aktywne radary. A my tutaj jakiegoś funfla gonimy. Nie wiem, co on robi w ogóle. Spieszy się z jednego rejonu pełnego śmierci do drugiego rejonu pełnego śmierci? No chyba tak, no bo trudno to wytłumaczyć. Możemy ręcznie przesunąć naszych ziomków na patrolu. A niech robią swoje. Co mi tam? Może zmusimy tych ziomali, żeby weszli z powrotem w nasz zasięg. Czy coś się zmieni, nie? Dobra, przyspieszmy sobie. Nega. Tak jest. Poszła rakieta. A nic nie zatrzyma gwiezdnego krokodyla. What? Tak bym nazwał jakiś samolot. Gwiezdny krokodyl. Nie byle krokodyl, bo to takie pretensjonalne, ale gwiezdny. Jeszcze zrobiłbym taką, tak jak po prostu, jakby się pytali, a dlaczego tak się nazywa? Bo, panie... Bo byłem tak zbetoniony, że wstyd się przyznać. Tak było. I wtedy ludzie by spojrzeli na mnie i pomyśleliby, to jest człowiek renesansu. Inni próbują bardzo jakoś praktycznie, albo od jakichś wielkich, prawda, sędziwych głów stanu nazwać swoich jakiś admirał Kuźniecow, kurwa, a tutaj panie gwiezdny krokodyl. Tak by było i by mówili, ale ten człowiek ma łeb, cholipka. No, nie inaczej. Raczej nie inaczej. I tak się gra w komanda, tak? Jest to niesłychanie emocjonujące. Gdyby nie mój wewnętrzny monolog, to pewnie bym skisł. Ale zabawiam was już od... Kolejna rakietka. To marnotrawstwo. To wyrzucanie sparrowów na lewo i prawo. Z dupy zupełnie. Kiedy mamy ich i jeszcze ile? Jeszcze 5 w całej grupie, tak? Czyli na jednego igla jest 4. Mam nadzieję, że się rozprawimy z tym funflem, bo będzie kurde krucho. Ale tak, no to wyście się wypstrykali, tak? Może spróbujecie go dziabnąć z waszych... Oh fuck, tylko 2 sparoły mają, im zostało z kolei. Ci mają 8? What? Okej.
Was kierujemy tutaj. Macie się mirażami zająć, macie przewagę dystansu. Kurde, zróbcie coś do ciężkiej cholery. No oni chyba trafią, nie? Nie trafią. Macie jeszcze sidewindery, to możecie go, kurde, nie wiem, przysmażyć mu dupę z tych sidewinderów. Zróbcie coś! Tak, mam świetny plan, złośnica. Polecimy i będziemy jako jedyni strzelać naszymi sparłami, a reszta będzie się snuć jak smród po gaciach, tak? I tak się gra w komanda. Połowa fanu polega na tym, żeby odkrywać głębie samego siebie. Bo człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, co w nim pięknie. Pięknie. Fiszbę! Dlatego nas nie atakował, oczywiście. Nie ma czym. Nie, serio, to fiszbedy MiG-21 były świetnymi konstrukcjami. Projektowanymi na rozkaz Chruszczowa, jak już gdzieś mówiłem, chyba w ostatnim odcinku, tak właśnie, żeby być interceptorami, czyli ścigać na przykład namierzone przez tam stacje radarowe dla jakiego zasięgu. Opa! I co? Będziemy? No, mydlić barana? No, mydlimy barana? Nie? Nie mydlimy barana? Karamba. Okej, okay. Wy też możecie im pomydlić barana. Bardzo proszę. Czy wy jedziecie po zupkę teraz? Po zupkę pewnie jadą. Zgłodniałe dzieci. Proszę. No. Dziabnij go w dupę, no. Proszę. No, naprawdę, Zbychu. U! Mam aż 8. 8 sparów, no chyba zrobicie dzieło Boże. Ale tak jak mówię, połowa piękna grania w komanda to jest możliwość poznawania siebie, doświadczenia tego, co inni po prostu nie rozumieją. Kłębia, jakieś, kurde, nie wiem, no. No. Zastanawiam się nad czymś bardzo pretensjonalnym. Coś tam, non omnis moriar. No. Ale tak, jedni na przykład poślą swoje jednostki na przypał, inni bardzo dużo poplanują. Jedni patrzą na swoje samoloty i myślą, poślę ich na śmierć, a inni, nie, moje dzielne Top Guny, trzymajcie się. Gus, aleś się debilu skatapultował. No. I to jest zupełnie inny. Taki można wewnętrzny roleplay zrobić. Ja, jak gram w komanda, to wiem myśleć, że jestem tym hardym skurwysynem z helikoptera w ogniu. Tak? Tak się nazywał? Tak. Black Hole Down. Który stał w tym sztabie i patrzył na ekran i mówił: kurwa! Ten! Wyciągnąć mi my American Boys, co nie? Czy jakoś tak. Może troszkę koloryzuję, ale tak zapewne było. I tam był jeszcze ktoś z ONZ-u i dużo murzynów. Chyba o tym był ten film. No. I teraz mamy... No, pytanko. Czy tym razem damy radę tymi dwoma sparłami? Zauważcie, że wystrzelili po dwa. Ponieważ zidentyfikowali je jako samoloty której generacji? To mnie ciekawi. Chyba generacji... Nie wiem. Zapomniałem. Gdzie to jest? Bo one miały... No, w każdym razie, samoloty są dzielone na generacje, tak? W zależności od tego, w jakich latach zostały tam opracowane. Nie pamiętam tego od czapy. I... Prawdopodobnie jeszcze przez długi czas się nie nauczę. No mniejsza, ale w każdym razie możemy w doktrynie, jak sobie popatrzymy, czyli tutaj
Weapon release authorization. O je! Możemy ustalić ile na samoloty. O, tutaj. Jakiej generacji, tak? Piątej generacji dwie rakiety, na czwartej generacji dwie rakiety i tak dalej, i tak dalej. Na trzeciej generacji jedną rakietę, bo zazwyczaj tyle starczy. Jedna rakieta zazwyczaj służy do tego, żeby przeciwnika zmusić do manewrowania, tak żeby zaczął tracić sam energię. I najczęściej tą pierwszą rakietą sobie wyminie. Ale druga rakieta, przynajmniej w teorii, ma za zadanie go capnąć w cyca. To jest fachowa terminologia, proszę się nie śmiać. Nie, serio fachowa, znaczy tak, moim zdaniem fachowa, ponieważ tak jak widzicie, teraz koleś się odwraca. Jak on będzie manewrował, to po prostu pokaże swoją, tej drugiej rakiecie swoją klatę, tak? I no, de facto tak jakby go capnąć w cyca, no. Tak haps zrobić, tak dzień dobry. No, jest to coś tam zawsze. Ale oni zmuszają te rakiety do manewrowania. Yeah! Nigga. Dobra, pierwszy się poszedł. Ale patrzcie, tak? Rezultat hit 1, tak? By jedynkę wyrzucić na kasetce. God damn it! Po prostu jeszcze kryta by zasadzili, jakby to był Warhammer. No. A co? Czy wy jesteście RTB, czy nie? Return to base, motherfucker. Bo jeśli tak, to ja się nie pogniewam, tak? Tylko... Bingo, few Texaco do tankowca Texaco lecą. Nie no, jeszcze mam dużo do czasu bingo. Bingo fuel, czyli wtedy, kiedy to jest idealny punkt bingo, kiedy osiągamy, to jest tyle, żeby trzeba było zawrócić i no. Oh shit, a jak moje te zatankowały moje pieszczoszki? No szkur de bol. I wy jesteście tanker mission Aldafra tanking route. Proszę bardzo. Wy też poproszę. Refuel if possible. Aldafra tanking route. Ja ich nazwałem, ponieważ tu są lotnisko Aldafra, tak? I tu jest jeszcze jedno międzytankowanie, ale ono będzie dla tych F-16, które będą się stąd podrywać. A ponieważ mają bardzo gruby payload, to chcemy, żeby se mogły polecieć i to daleko. No właśnie. Sresum, tak jest. Chwilę. Oni go tam capną, mam nadzieję. I to wryja. A jak tutaj sprawa wygląda? O, wyleci. O, panie. Hu! Właśnie, możemy zrywać nasze offensive ECMs. Tak jest, panie. Czy zaraz? Już polecieli, czy jak? A nie. Dobra, już jedna część poleciała. Good to fucking know. No, tym szybciej się paliwo zużywa, no ale to się akurat nie dziwię. O, biedne warki. Ale dobra, na razie jesteśmy na bardzo pozytywnym rozrachunku. Widzę, że zniszczyliśmy dużo irackiego sprzętu, nim ten zdążył nam zaszkodzić. What? Kto wzleciał? A, dobra. Dobra. Nasze chłopaki tutaj się wypstrykały. Tu gdzieś z paliwa. No niestety, jak widać, tankowce bardzo powoli. Mamy tutaj tak zajebiście daleki kawał drogi. To się w pale nie mieści. Okej, okay, i nasz ECM teraz sobie też wystartował. Bardzo dobrze, będzie robił zamieszanie, jakby nie spojrzeć. No. Od właśnie. A temu co znowu?
Ja to nie wiem. Fakt, oczywiście. Oczywiście. Oba sparoły chybiły. I teraz nasze chłopaki mają ile sparołów? Jeszcze dwa. Fakt, what? A nie, to jest tylko ok. Kontakty naziemne. Dobrze, w sumie niech se będą. Sparoły. Zdecydowanie nie Amramy. O Jezu, Amramy są tak wspaniałe. Są tak celne rakiety. No, praktycznie uosobienie wystrzeli zapomnij, tak? Bez jaj. Znaczy no, w sumie, no wiecie o co chodzi, tak? Refuel, powiedziałem, manually. Proszę mnie tu tankować i to rychło. Okej, okay, wytankujecie, dobrze. Bardzo dobrze. Wy też proszę zatankować. Możemy nawet manualnie oznaczyć. A kolejna chybiła. Super. No po prostu super. To jest dokładnie to, o czym mówię, tak? Zobaczmy, czy druga chybi. No. Czy dojdziemy do walki? Oczywiście, że kurwa też chybiła. No fucking damn it. Na te dwa. O, no. Na te dwa samoloty oni zużyli praktycznie wszystkie swoje sparoły. Zauważcie to, tak? Ja pierdzielę. Co za gówno. Przeciwko myśliwcom czwartej generacji. 8 sparołów. Jedno zestrzelenie na razie. Jeżeli chociaż... Jeżeli ten sparoł zestrzeli, no to, no to przynajmniej, tak? Coś z tego mamy. A co to jest za rakieta? Bo mnie to aż ciekawi. Zresztą powinno być wypisane w logu. Run, boy, run. They're going to catch you. Kolejna zgubiona. Super. No po prostu super. Macie ostatniego sparoła, żeby cokolwiek z tym zrobić. Ja pierdzielę, co za gówno. I teraz ten miraż zmusił naszych chłopców do defensywy. Skrzydło, które miało 8 rakiet, przypominam. 8 kurwa rakiet. Za przeproszeniem. Oczywiście. Zobaczmy, czy... Refuel, tanker, manually. Proszę bardzo, macie się u niego stołować, dziady zbożowe. Ten pan sobie też leci, ale nie, no co to? A co to? No nie, on już jest chyba technicznie bardzo RTB. Jak stracimy F-15, to po prostu będę wkurzony. Ale wkurzony bardziej na skuteczność czego? Naszego sprzętu, tak? To jest... Jak ktoś myśli, że o, Amerykaniak, mam zajebiste rakiety, to w dupę nie rakiety mają. Teraz to mają zajebiste, ale kiedyś to były gówna straszliwe, za przeproszeniem. Ble. Ble. Tak jest. Wystrzel w niego ostatniego. Możesz w ogóle? Oh fuck. A to ciekawe, zrobię. O, ten w ogóle nic nie ma. Super. No po prostu super. Ten ma naszego ostatniego sparoła. Jedyne co jeszcze mamy to Sidewinder 4.
Fuck. Genialnie. Genialnie. Rakieta. Zobaczmy, czy nasz się jej uchyli jakoś. Tyle o ile. Bliska, bliska. Hello. Straciliśmy go. No oczywiście, kurwa mać. Jesteśmy 400 punktów w plecy, no bo straciliśmy przez te nasze gówniane rakiety. Jezu. Ciekaw jestem, czy ten drugi też... O. Może z Sidewindera coś zrobi. Dasz radę z Sidewinderem? Jestem bardzo tego ciekaw. A, właśnie, jaka... a nie, Super R300F. To jest ich naprowadzany... Tak. Straciliśmy jednego orła. Fatalnie. 400 punktów w plecy, tak jak powiedziałem. Mieliśmy minimalną stratą tego, ale oczywiście nie, bo kurwa, mamy takie rakiety nam daliście. Kurwa! Co to ma być? No chyba go dziabnie, bo to jest namierzane IR. Tak jest. Tam, gdzie nie można było polegać na tamtym gównie, przynajmniej mamy Sidewindery. Okej, to ty, panie, return to base, proszę bardzo. Spadaj, zrobiłeś swoje. Dziękuję bardzo. To jest to, o czym mówię. Z Mirażami to już nie jest tak łatwo. To są samoloty tej samej generacji, co F-15. F-15 są oczywiście technicznie lepsze. Ale na takim dystansie to są wielkie kloce. F-15 zaletą jest tylko i wyłącznie zasięg ich uzbrojenia, a jeśli uzbrojenie jest tej samej klasy, no to dupa biskupa za przeproszeniem. Tak jest. A cyganowi cegła, czy jak to tam się mówiło, nie wiem. O, no to teraz soczku sobie będą podpijały dziady jedne. Tanking mission, okej, skoro tak, to niech będzie. I nasi zatankowali. Właśnie, weźmy sobie zespolony. Pewnie, że zatankował, dziękuję. Dziękuję. I poproszę teraz tutaj polecieć. Będziemy robili nalot. Panowie, teraz wy proszę zatankować. Ależ pewnie. Jeszcze jak. Prosto w krzak. No i panowie. W sumie też. Cyk i cyk. No dobra, tak jak mówię, długa jest to misja. Misja mesjańska. No i w ogóle. Dobra, temu panowie, jak widzicie, już niewiele zostało, a to jest zasięg jego Sidewinderów, więc... Panie! Idź pan w... nie powiem co. Oni niech jeszcze zatankują, może troszeczkę popatrolują jeszcze. Szkoda, że się kurczę zaczęli wycofywać tak wcześnie. Myślałem, że jedno skrzydło, które miało aż bagatella 8 sparrowów zrobi porządek z dwoma mirażami.
8 rakiet na 2 miraże i tylko jedna rakieta z tych 8 zaawansowanych cokolwiek zrobiła. Drugiego musieliśmy zestrzelić starym Sidewinderem. Na bliski dystans, znaczy, oczywiście. Czyżby Stars coś omiatał? Tak jest. Widzicie, jak Stars działa? W rzeczy samej. Te dwa wielkie półokręgi wyrażają to, w jaki on sobie sposób skanuje, prawda, terytorium. Ma zestawy, tak jak mówię, takich wielkich radarów i kamer, które dokładnie namierzają i identyfikują kontakty naziemne. De facto, to no wiadomo, że tam są systemy, które poddają analizie wideo w olbrzymim zbliżeniu, naprawdę w olbrzymim zbliżeniu. Świetna sprawa. I tutaj podobnie rozpoznamy wszystkie z naszych celów. Kilko Stars sobie podleci, dobrze się im przyjrzy, określi, gdzie są, co robią, co jedzą, czego nie jedzą i tak dalej. Hej, siema chłopaki, ciapciaki, sobie znowu chcecie pić, tak? Heading to refuel point, oczywiście. Znaczy w sumie to dobrze, tak? To lećcie na miejsce tankowanka. Ale to są... A nie, to są te... Przepraszam, to jest z naszego CAP, Combat Air Patrol, okej. Okay. No oni mają prawo być wycieńczeni troszeczkę. Jasne. Okej, okay, Stars. Tutaj jesteś. I przyjrzymy się zaraz uważnie wszystkim celom. Czy spojrzę sobie na to, co tutaj się dzieje. Jak oni są daleko? No blisko to kurwa nie są. Tak jest. Więc zrobimy coś takiego. Cyk. Będziecie tak sobie latać. W sam raz, żeby zapewnić naszym tutaj chłopakom międzytankowanie. Jak będą w pobliżu. A pewnie będą wycieńczeni i w ogóle... No to... Oj tam. Albo nie, wait, jeszcze dalej. Tutaj mniej więcej. Wasze nav pointy podciągniemy. Okej, okay, wytankujecie. Pięknie zatankowaliście. Cudo. Bardzo jestem z was dumien. I wy będziecie drugą falą uderzenia. Tak, właśnie. Podlećcie tutaj w ten rejon. A będziemy dokonywać bardzo ważnych uderzeń. Co tutaj mamy? Szyłka. Jakieś takie ZSU. No to nas tak bardzo nie interesuje. Szyłka to już bardziej, tak? Mamy jeden sam. O kurczę, drugi sam. Może być ryzykowne do niego podejście. Trzeci sam. Strażak sam. Tadam, tadam. Haha. Dobra. Jak Stars na to... O, wreszcie, widzicie. Bokiem omiotł swoimi sensorami, zidentyfikował je wizualnie i teraz wiemy dokładnie, gdzie wszystko jest. Zajebiście potężna jednostka. Szczególnie jeszcze jak w nocy lata. Huh! Nega, please.